Cześć, witajcie. To jest część trzecia w filmiku, który dotyczy ulotki Polityka zapobiegania mobbingowi, molestowaniu i przemocy wydana przez miasto Reykjavik. Kontynuuję zatem czytanie ulotki. Odpowiedzialność i obowiązki kierowników. Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za tworzenie dobrego środowiska pracy, które jest wolne od przemocy. W ustawie nr 10/2008 o równej pozycji i równouprawnieniu kobiet i mężczyzn napisane jest, że pracodawcy i kierownicy instytucji powinni posiadać specjalny program antymobbingowy w miejscu pracy. Zakłada się, że mobbing, molestowanie seksualne, molestowanie ze względu na płeć oraz przemoc ze strony przełożonego są poważniejsze niż ze strony innych osób, ze względu na nierówną pozycję tych osób w miejscu pracy. Należy jednak pamiętać, że kierownicy, tak jak i inni pracownicy, mogą doświadczyć w pracy mobbingu, molestowania seksualnego, molestowania ze względu na płeć i przemocy. W chwili wpłynięcia zgłoszenia mobbingu lub przemocy ze strony przełożonego, staje się on niekompetentny do decydowania o warunkach pracy w domniemanej ofiary. Dlatego też na czas zbadania sprawy osobą podejmującą decyzję na temat domniemanej ofiary staje się jej najbliższy przełożony lub kieruje sprawę do kierownika do spraw personalnych. Tutaj jest paragraf 1 i 2. Ustawa 22, regulacje o równej pozycji oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn nr 10/2008. Do obowiązków kierownika należy między innymi dawanie dobrego przykładu profesjonalnego zachowania, które charakteryzuje się taktownością, uprzejmością, szacunkiem i tolerancją. Pokazywanie słowem i w czynach, że mobbing, molestowanie i inny rodzaj, tu błąd jest, przemoc nie są tolerowane. Tutaj wkradł im się błąd. Czyli jeszcze raz, pokazywanie słowem i w czynach, że mobbing i molestowanie oraz inny rodzaj przemocy nie są tolerowane. Zapewnienie, że wszyscy pracownicy mają łatwy dostęp do niniejszej polityki i są poinformowani o procedurach postępowania. Szybka reakcja w sytuacji, gdy zauważą niestosowne zachowanie w rozumieniu tej polityki lub zostaną poinformowani o takim zachowaniu. Poszanowanie prawa wszystkich do sprawiedliwego przebiegu sprawy. Wsparcie dla osób zajmujących się rozpatrywaniem lub rozwiązywaniem sprawy, ingerowanie i podjęcie działań zależnych od sytuacji w trakcie rozpatrywania sprawy i po jej zakończeniu, zapewnienie, że wszyscy pracownicy zostaną poinformowani o tym, do kogo mogą się zwrócić w przypadku mobbingu, molestowania seksualnego, molestowania ze względu na płeć oraz przemocy. Prawa, rola i odpowiedzialność pracowników. Zakłada się, że pracownicy miasta Reykjavik stosują się do niniejszej polityki i wspierają jej założenia w następujący sposób. Zawsze postępują profesjonalnie i z poszanowaniem dla innych osób. Biorą udział w procesie rozpatrywania lub rozwiązywania spraw dotyczących tej polityki i jeżeli proszeni są o przekazanie ważnych informacji dotyczących sprawy. Informują odpowiednie osoby o domniemanym mobbingu, molestowaniu seksualnym, molestowaniu ze względu na płeć lub przemocy. Osobą, do której mogą się zwrócić, jest przełożony, doradca do spraw personalnych, przedstawiciel zespołu antymobbingowego, przedstawiciel związków zawodowych lub mąż zaufania, koordynator do spraw bezpieczeństwa i przedstawiciel pracowników do spraw bezpieczeństwa. Wspierają innych w przestrzeganiu niniejszej polityki, szanują prawo do godności i szacunku oraz strzegą poufności spraw osobistych. Zespół antymobbingowy na wydziałach miasta Reykjavik. We wszystkich wydziałach miasta Reykjavik oraz w administracji centralnej panują zespoły antymobbingowe składające się z trzech osób. Kierownicy do spraw personalnych w wydziałach miasta Reykjavik odpowiadają za te zespoły i powołują do nich przedstawicieli. Lista członków zespołów antymobbingowych jest dostępna na internecie miasta Reykjavik w zakładce każdego wydziału Mannodur Einleiti og Áreitni. Zadaniem zespołów antymobbingowych jest informowanie pracowników na temat niniejszej polityki, procedur i planu działania
według których rozpatrywane są sprawy dotyczące mobbingu, molestowania seksualnego, molestowania ze względu na płeć i przemoc. Informowanie pracowników o rozwiązaniach i wsparciu w takich sprawach, przyjmowanie i przekazywanie do odpowiednich osób zgłoszeń o mobbingu, molestowaniu i przemocy zgodnie z procedurami i planem działania, zapewnienie przestrzegania ustawy o informacji i administracji oraz innych adekwatnych regulacji, instruowanie kierowników o procedurach i rozwiązaniach sytuacji mobbingów, molestowania seksualnego, molestowania ze względu na płeć oraz przemocy w miejscu pracy. Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. W celu zapobiegania niestosownemu zachowaniu i zwiększenia zadowolenia pracy należy przeprowadzić regularnie ocenę ryzyka w miejscu pracy. Ocenę ryzyka przeprowadza się analizując czynniki dotyczące m.in. zachowania w danej jednostce, w której pracodawca, kierownicy i lub pracownicy mogą mieć wpływ na sprawę, relacji pracowników danej jednostki z osobami niebędącymi pracownikami danej jednostki, a których relacje mają miejsce ze względu na działalność jednostki. Ocena ryzyka powinna opierać się na wszystkich dostępnych informacjach, biorących pod uwagę psychiczne i społeczne czynniki związane z warunkami pracy w jednostce, między innymi ilość pracowników, wiek pracowników, równowaga płci wśród pracowników, różnorodne pochodzenie kulturowe pracowników, ewentualne trudności pracowników z językiem mówionym lub i pisanym, organizacja czasu pracy, nakład pracy, rodzaj zadań w miejscu pracy, miejsce, sposób przebiegu pracy. Miasto Reykjavik zobowiązane jest do posiadania planu obrony zdrowia. W planie o ochronie zdrowia przedstawione są m.in. działania zapobiegawcze i procedury, aby zapobiegać i reagować w przypadku mobbingu, molestowania i przemocy. W planie ochrony zdrowia zawarte są informacje o sposobach zapobiegania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu, molestowaniu ze względu na płeć i przemocy w miejscu pracy oraz o krokach, które powinno się podjąć, jeśli istnieje podejrzenie o zaistnieniu sytuacji z nimi związanymi. W związku z tym należy ustosunkować się do wszystkich dostępnych informacji. Między innymi wyników oceny ryzyka oraz obowiązków pracodawcy. Plan zawiera procedury, a ich przebieg dostosowywany jest do działalności i każdego wydziału. W planie zawarte są między innymi: w jaki sposób organizować warunki pracy, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo zaistnienia sytuacji mogących doprowadzić do mobbingu, molestowania seksualnego, molestowania ze względu na płeć lub przemocy w miejscu pracy. Gdzie pracownicy mogą zgłosić zażalenie lub uwagę na temat mobbingu, molestowania seksualnego, molestowania ze względu na płeć oraz przemocy w miejscu pracy. Jakie działanie należy podjąć w wyniku sprawy dotyczącej mobbingu, przemocy, molestowania seksualnego lub molestowania ze względu na płeć, aby zapobiec powtórzeniu się takiego zachowania w miejscu pracy? Jakie działania należy podjąć w sytuacji skargi, zgłoszenia lub podstawnego podejrzenia o zaistniałym lub ewentualnym mobbingu, molestowaniu seksualnym, molestowaniu ze względu na płeć lub o przemocy oraz gdy pracodawca będzie świadkiem takiego zachowania? Co robi pracodawca, gdy zauważa sytuację mogącą prowadzić do mobbingu, molestowania seksualnego, molestowania ze względu na płeć oraz przemocy? Kochani, przeczytałam dla Was całą właśnie tą ulotkę. Jeżeli macie takie sytuacje, to już wiecie, zawsze można coś z tym zrobić, trzeba na pewno to zgłaszać. Jeżeli macie po prostu chęć, piszcie do mnie 66stopni.is@gmail.com. Możecie napisać mi swoją historię, którą ja po prostu przeczytam tutaj, że komuś się to przytrafiło, jeżeli macie ochotę. Wiem, że czasami jest tak, że po prostu chce się o tym powiedzieć. Ja zapewniam anonimowość, po prostu przeczytam, co mi ktoś wysłał. To byłoby na tyle. Zapraszam Was na kolejne filmiki, pozdrawiam, subskrybujcie kanał, oczywiście kliknijcie dzwoneczek. To na tyle, trzymajcie się, cześć!